Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin. Jak widzicie, jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, jeśli chodzi o toksyczność. I niestety nie bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić. Staram się jakoś zregenerować Geraltowi życie w sposób taki dość przystępny, ale... Nie wiem. Wygląda na to, że kiepsko z tym będzie. No cóż, nie to chciałam. Na pewno można sobie jakoś tak odstętegować miecz, bo tak, czeka nas walka. No fajnie. Tylko że w tym stanie ja boję się przedsięwziąć jakiekolwiek kroki. Z Geraltem jest bardzo, bardzo źle. Jejku. Naprawdę... Nie wiem... Mogę jakoś... którąś broń tym ulepszyć? No, mogę. Tylko... że to mi dalej nic nie da. Znaków jak nie mogłam używać, tak nie da. Tak nie mogę raczej, sorry. Dobra, ta woda trochę Geraltowi życia przynajmniej odnawia. Dobra, tu jest jakaś nieznana roślina. Tam jest jakaś jasność. Nie wiem czy jest sens iść tak przed siebie w takim stanie. No bo zobaczcie, tam już są jacyś przeciwnicy, ojejku. Dobra, na pewno najlepszym sposobem jest zwabienie go tutaj, tak żeby żadnych towarzyszy nie przywołał może. O, świetnie. Dobrze idzie na razie. Dobrze jest. To ja sobie tutaj może zapiszę, a może nie, nie wiem. Dobra, można zapisać, to jest okej. Okay. Oho, idzie kolejny. Dobra, co on ma takiego? Psie sadło to wezmę, kasę też. I... tutaj jest jakiś ogar. No dobra. Może nie będzie tak źle. Ojej, nawet dwa. Dobra, tak. Oj, nie ta broń, Geralt. Może w ten sposób. No, nie użyjesz tego znaku, nie? Dobra, jak nie chcesz, to nie chcesz, spokojnie. Dobra, ten już padł, a co z tym? Ten jeszcze nie chce paść. Rozumiem. Rozumiem, panie Ogar, ale... Dobra. Szczątki. Proszę, niechże on ma coś. No nie, tylko jakiś kurde kieł niepotrzebny. Dobra. Może w ten sposób. Zaraz, użyj Geralt znaku. Nie chcesz użyć znaku. Dobra, nie, to nie. Rozumiem, że szybkość tutaj idzie w grę. Okej. No to jakoś żyjemy. Nie jest to może takie życie, jakby się chciało. No co on się jeszcze wykrwawia? Ktoś nas atakuje, że Geralt nie chce zwłok przeszukać? O kurde, jest gruszka. Cudownie. Gruszka pozwoli nam chyba trochę sił zregenerować, co? Dobra, bo widzą kolejnego ktośa do pokonania. Styl szybki, tak? Wchodzi w grę. Dobra, no to jak styl szybki, to szybki. No, co? Weź już, nie ośmieszaj się i umrzyj. Świetnie. I kolejny padł w takim razie. Co ma? Ma jakieś fajne chyba. Chlebek, to i z chlebka skorzystamy. Tak w ogóle wszelka żywność powinna według mnie skażenie osłabiać. Tutaj aż mamy trafić. Cholera jasna.
Żadnych ognisk niestety nie widzę. Dobra, może jakoś figołkami, co? Nie no, taktyka to jest, kurde, świetna. Dobra, zapis przed wejściem tam. Bo też boję się, co mnie tutaj czeka. Pewnie kolejna straszna palka. A gdy toksyczność jest tak wysoka, to ja boję się cokolwiek tu zrobić. Czy ja tam widzę ognisko? O cholera, chyba nie. Jesteś straszliwie irytujący. Do tego porąbałeś owoc mojej długiej pracy, mojego kościeja. Cóż, trzeba będzie rozwiązać sprawę bardziej tradycyjnymi metodami. Nie mogę się doczekać. Nie mówcie, że czeka mnie z nim walka teraz. Jak to groźnie zabrzmiało. Gdzie się nauczyłeś tych teatralnych sztuczek? Nieważne. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Za dużo gadasz, Javed. Czyżby strach cię obleciał? Tym razem wysikałeś się na tornado. Zabić go. Okej, ludziska, zobaczcie, postanowiłam wrócić aż tu, do ogniska, ratując się po drodze tamerską żytnią, tak żeby Geralt trochę przyspieszył. I po prostu, no nie wiem, mam nadzieję, że medytacja trochę osłabi zawartość toksyn w organizmie. O tak, udało się. To świetnie. Dzięki temu Geralt poczuł się jak nowonarodzony i już mu nic nie będzie straszne, mam nadzieję przynajmniej. Przynajmniej będę mogła użyć parę eliksirków, których wcześniej w tamtym stanie no mogłam tylko pomarzyć. No cóż, cieszy mnie przynajmniej to... Ojej, nadużywam słowa przynajmniej, ale musicie mi to wybaczyć. Rozumiecie chyba sytuację, w której się znalazłam. No i ten mój lęk, że nie chcę przejść gry przez to, że no spieprzyłam sprawę z eliksirami. Wiem, że powinnam była wcześniej ładować w coś, co zmniejsza toksyczność. Czy pomyśleć o tym, ale jakoś wcześniej nie musiałam tak dużo eliksirów używać i po prostu było tyle miejsc do medytacji między poszczególnymi punktami zapalnymi, tak to sobie nazwijmy, że no nie odczuwałam takiej potrzeby, tak? A gdy już się stało, jak stało, że jesteśmy w tej krypcie i musimy sobie tutaj poradzić, no to no, znalazłam się trochę w dupie. Dobra. To już oglądaliśmy ostatnio, więc pozwolę sobie wszystko poprześpieszać. I cóż, tutaj jeszcze machniemy zapis na wypadek, jakbym głupio zginęła. I teraz robimy tak i siekamy. Zaraz. Tak, i siekamy, Geralt, powiedziałam. Jeszcze sieknij ładnie, pięknie. A masz. Jak rytmicznie mi to wyszło. Też chcesz dostać? A, dobra, ty dostałeś. Więc i ciebie jeszcze mieczykiem potraktują. Dobra. Teraz tak. Biegnijcie za mną, skarby kochane. Dobra, czy dostali oboje, czy nie bardzo? Nie wiem, ale średnio mnie to interesuje. Ważne, że mogą ich obu posiekać. O, może zostawię nawet pułapkę na nich. No, nie zostawiłam pułapki, ale ciął ze mnie. Dobra. Co, idioci? Będziecie tak w nią biegać, tak? To ja sobie jeszcze użyję tego znaku i cudnie. Dobra, teraz tego i siekamy do końca. Siekamy. No. Teraz się czuję jak mistrzyni jakaś. Nie wiem czego tylko. Dziwne, że jak Geralt jest tak bardzo osłabiony przez zawartość trucizny w ciele, no to nawet właśnie znaków nie może używać. Smutne to jest trochę. Nie wiedziałam, że właśnie tak to działa.
myślałam, że to raczej się odnosi do powolnego poruszania się i w ogóle, no ale cóż. Człowiek na błędach się uczy. Dobra. Ojej, coś straszliwego tutaj wisi. I chyba czeka mnie bardzo ważna walka. To od razu bym sobie eliksir zaraz jakiś zażyła. I na szczęście zdolniejsza od was wszystkich. Dokładnie. Też znam jakieś czary mary. Twoja kolej, Javed. Dawno nauczyłem się polegać wyłącznie na sobie. Zanim cię zabiję, chcę, żebyś o czymś wiedział. Triss Merigold jest właśnie wleczona do laboratoriów. Pozwolę mutantom, żeby zabawili się z nią w nagrodę. Później będą tortury. Mam dla niej zaplanowany specjalny repertuar. Same złote przeboje. Wiesz, że każdego można złamać, to tylko kwestia czasu. Ona jest strasznie uparta, więc to będzie długo trwało. I co powiesz, Wiedźminie? Dalej będziesz zgrywał zimnego twardziela? Powiem ci. Nie robi to na mnie wrażenia, bo blefujesz. To ty się boisz, Javed. Nasyłasz na mnie morderców, mamisz pięknymi słówkami, grozisz śmiercią. To wszystko dym w oczy. Umierasz ze strachu i odwlekasz to, co nieuniknione. Alar Zarbintala! Berengar? Już myślałem, że nie zdążę. Przyda się pomoc na dłoń? Jasne. Przyznam, że przez chwilę nie byłem pewien. Zaskoczyłeś mnie. Przemyślałem parę spraw. Wróciłeś, tchórzu. Wiesz, jaka kara cię czeka? Ale możesz jej uniknąć. Zabij Geralta z Rivii, a zastanowię się nad okazaniem łaski. Twoje groźby już na mnie nie działają. Szykuj się, czarowniku. Idę po ciebie. Spotkamy się jeszcze, wilku. Berengar podjął decyzję. Wiedział, gdzie ukrywa się Javed. Wiedział też, że prędzej czy później znajdę czarownika. I wiedział, że samotna walka to samobójstwo. Okej, ludziska, powiem wam tak. Pozwoliłam sobie wczytać, dlatego że wyjątkowo źle poszło mi to, co... Cholera jasna. Ej, że! Wdepnąłeś w niego. No nie może być. Czy on właśnie zabił Berengara? Ja nie wierzę, po prostu nie wierzę. Pozwoliłam sobie wczytać, dlatego że... Dlatego, że po prostu za dużo poszło mi beznadziejnie rzeczy i no, nie wzięłam na przykład tak istotnych rzeczy jak eliksiry. Dobra. Spróbujmy go jakoś utłuc. Geralt. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. Jasne. Gadaj sobie. Dobra. Znowu niebezpiecznie rośnie mi... zatrucie
wszelkimi eliksirami. O Jezus, goni mnie. To jest czortostwo wredne. Jejku, Berengar przeze mnie zginął. Ja nie wierzę. Ja jestem kiepska w walce. Nie wiem, jak mogłabym go ocalić, niestety. Zaraz zrobimy taki myk. I czuję, że on zaraz zginie. Tylko, żebym ja nie zginęła pierwsza. Dobra, ciekawe, czy będę mogła sobie teraz wypić jeszcze jeden eliksir, jaskółkę konkretniej. Tak w miarę bezpiecznie dla samej siebie. Przeraża mnie to wszystko, naprawdę przeraża mnie to wszystko. Dobra, zaraz go spróbuję ogłuszyć. Dobra, i teraz, Geralt, nie daj się, nie daj się. Ja wiem, wiem, facet, wiem. Udało mi się go zabić, zobaczcie. Tylko niestety poszło ze szkodą, bo Berengar również zginął, ale cóż, nie byłam w stanie go ocalić. Znowu mamy strasznie wysoki poziom tego zatrucia. Zobaczmy, co my tu... Czy z niego coś jeszcze wypadło? Tutaj... Nie no, to było już. Dobra. Powinnam to miejsce przeszukać. Rozumiem, rozumiem. Tylko... O, lustro. Dobra, czy... Javed, słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Co z tymi eksperymentami? Pilnie potrzebuję w Wyzimie zmutowanych braci zakonnych. Przyślij mi też więcej tych nieudanych eksperymentów. Na tym etapie planu nie mogę pozwolić na żadne opóźnienia. Odezwij się. Javed nie żyje. Wiedźmin Geralt! Oczekuj mnie, wielki mistrzu. Wkrótce. No i cóż... Chyba można było się tego spodziewać, tak naprawdę. Wilku, żyjesz. Żyję i cieszę się, że tobie też się udało. Osiągnąłeś swój cel? Owszem, choć nie do końca tak, jak sobie to wyobrażałem. Wilku? Zabiłem przywódcę Salamandry. Nie wyglądasz na usatysfakcjonowanego. Niestety. Okazało się, że za Salamandrą stoi zakon Płonącej Róży. Nie dziwi mnie to specjalnie. Król musi się o tym jak najszybciej dowiedzieć. Racja. Mam łódź na przystani, pójdę ją przygotować. Dołącz do mnie, gdy będziesz gotowy. Tak zrobię. Myślę, że najrozsądniej byłoby wejść w tryb medytacji i po prostu zrobić co trzeba. No dobra. Widzę całkiem blisko ogniska. Tak, całkiem blisko. A, tutaj też jest. Czyli nie muszą nawet iść na górę. Ojej, jakiś ruchosz sobie leży, jak gdyby nigdy nic. Ojejku. A, to inteligencja. Myślałam, że wytrzymałość. Co to jest? Odporność na ból. Na pewno się przyda i to również. Dobra, na razie to by chyba z talentów było na tyle. Nie wiem, czy z eliksirów nie powinnam czegoś uważać, co to jest. Dobra, czy ja już mieszałam biały miód? Nie, no to warto sobie go uważać. No i... Z eliksirów to tyle, dobra. 4 godzinki snu powinno Geraltowi wystarczyć. Dobra, no i przynajmniej toksyczność nam ładnie spadła. Co tu mamy? Dobra, czyli wygląda na to... to sobie daruję zdecydowanie.
Dobra, nie pozostaje nam nic innego jak znaleźć łódź. A ja też głupio włączyłam tą medytację. Zamiast poczekać do rana, to ja chciałam się wlec przez... A nie, no ej, że jest dość wcześnie. No, nie tak wcześnie, jakbym chciała przez te bagna ruszać, bo jednak stwory i potwory o świcie to jeszcze mogą się na mnie niestety czaić. A łódź? Gdzie ja mam łodzi tej szukać? No, gdybym od razu pobiegła za jej winem, pewnie byłoby o wiele łatwiej. Zaraz, chyba że mam tutaj brzegiem, powiedz. To by było logiczne, bo raczej łodzi na górze nie ma co szukać. Ojejku, zobaczcie, myślałam, że jakoś to będzie szybko po pokonaniu strzygi, że na przykład nas teleportnie do Javeda, a na przykład w ogóle się okaże, że resztę to się jakoś, wiecie, w drugiej części będzie ścigało, czy coś, nie wiem, w zasadzie sama, co ja sobie myślałam. Tutaj... Jednak nie brzegiem, zobaczcie. Przekombinowałam. Ojejku, no to... Tutaj w ogóle pewnie trzeba biec. Och, to znowu nas latania trochę chyba czeka. No ale wszystko da się zrobić, wszystko da się przetrwać. Już po tych moich ostatnich popisach to naprawdę... Jestem ciekawa, jak dużo jeszcze będę potrzebowała eliksirów i wszystkiego. Zobaczcie, że aż... Że jak nie uważałam. Nie używałam ich przez prawie całą grę. No to... Pod koniec nadrabiam, nie? Nie wiem, czy jest tu się z czego cieszyć, ale przynajmniej widzę jej wina. No i... Przystani, można chyba wywnioskować, że to jest to, gdzie mamy być. Dobra, ognisko kolejne. Pewnie jeszcze będzie dopytywał, czy to już na pewno wszystko, co chcemy zrobić. I wiecie co, myślę, że warto byłoby tutaj zakończyć odcinek, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim, trzymajcie się!